Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mam szczególny przypadek. Wrócił do mnie po naprawie gwarancyjnej Mini 2 i jest to dobra okazja do tego, żeby podzielić się doświadczeniami, jak przebiega taka gwarancja, ile taka gwarancja wynosi, jakie mamy prawa odnośnie gwarancji i też jak zarejestrować dany przypadek gwarancyjny, tak zwany case, jak śledzić naprawę, gdzie wysłać, w jaki sposób wysłać ten produkt i w jaki sposób jest do nas zwrócony. O tym wszystkim opowiem w dzisiejszej audycji. Na bazie swojego przypadku, także przejdziemy taką ścieżkę od początku stwierdzenia, że trzeba produkt wysłać na gwarancję, aż do otrzymania z powrotem. Zatem do dzieła. Gdzie możemy sprawdzić sobie, ile wynosi gwarancja na naszego drona i na jego poszczególne komponenty, bo w DJI jest tak, że poszczególne komponenty mają własny okres gwarancyjny, czyli na przykład na śmigła nie mamy w ogóle gwarancji, na ramę też nie mamy, a na akumulator 12 miesięcy lub 200 cykli. Tak jest w przypadku miniaka, którego tutaj mam na bieżąco. Jeżeli chodzi o pozostałe komponenty, 24 miesiące i można to sprawdzić na stronie DJI.com, jeżeli chodzi o support i tam na dole jest after sales service policies, czyli to jest polityka serwisowa DJI. No dobra, więc stwierdziliśmy w tym momencie, że mamy potrzebę skorzystania z naprawy gwarancyjnej, bo nasz dron nie zachowuje się tak jak powinien. W moim przypadku Mini wykazywał cały czas błąd IMU i przy każdym locie musiałem go kalibrować, a w locie zachowywał się też niepoprawnie, a mianowicie dostawał takiej czkawki, tak nim lekko rzucało, więc doszedłem do wniosku po 10 takich sesjach, że jednak trzeba wysłać produkt do serwisu. Jak to zrobiłem? Teraz Wam pokażę. Aby zarejestrować nasz przypadek gwarancyjny, tak zwany case, wchodzimy na główną stronę dji.com, a następnie na samym dole wybieramy Repair Service z działu Support. I tutaj, jak widzicie, mamy już dostęp do części serwisowej i następnie wybieramy Online Repair Request. I tutaj po otwarciu wybieramy Submit Repair Request. Świetnie. Stąd wybieramy Area, Europe, Poland. Chyba, że jesteśmy w innym kraju, wtedy wybieracie inaczej. Trzeba pamiętać o tym, że gwarancja jest regionalna. Jeżeli chcemy na przykład reklamować produkt, który był zakupiony w Chinach, wtedy trzeba to zrobić w Chinach faktycznie i wysłać produkt tam do naprawy. OK, i tutaj widać, jakie produkty mam zarejestrowane. Jest kilka dronów, które mam zarejestrowane. Jeden plan serwisowy DJI Care. Natomiast to, o czym powiedzmy, to co chciałbym zgłosić, załóżmy, że byłby to Mavic Air 2. Zaznaczamy ten produkt, a następnie klikamy Next. I z tego formularza jesteśmy w stanie wybrać, co nam tutaj dolega. Albo straty związane z wodą, to nie ten dron akurat, czy transmisja danych, czy nieprawidłowa praca gimbala lub kamery, samego gimbala, kontrolera, czy jakieś są tutaj rysy, czy zadrapania na produkcie IMU malfunction. Ja akurat miałem ten przypadek i wybierałem IMU malfunction. Tutaj opisałem całą sytuację, napisałem po angielsku dosyć prosto, można to też przetłumaczyć w translatorze, ale napisałem, że przy każdej mojej takiej próbie inicjacji systemu, akurat mam taką sytuację, że wrzuca błąd IMU, czy system pokazuje błąd IMU i też nagrałem taki krótki film na YouTube i wrzuciłem jako niepubliczny i link do tego filmu tutaj też umieściłem. I to była moja cała, słuchajcie, aktywność, jeżeli chodzi o tę stronę i formularz, a następne kroki były takie, że zarejestrowano mój przypadek i dostałem maila, gdzie był numer tego przypadku serwisowego, tej sprawy serwisowej. W następnej kolejności otrzymałem dwa maile. Pierwszy mail dotyczył przesyłki, dostałem etykietę na UPS. Wystarczyło ją wydrukować i przykleić do pudełka, a następnie dostałem taką kalkulację po niemiecku dotyczącą samej sprawy. Są tam moje dane, jest numer przypadku, jest też model oczywiście, numer samego drona i tak to wyglądało. Także jest to dość proste.
Na co warto zwrócić uwagę, to trzeba podać w tym przypadku, w rejestracji przypadku serwisowego, numer waszego drona. Jeżeli go kupowaliście jeszcze poza siecią DJI, bo ja kupuję zwykle teraz produkty na DJI.com, tak postanowiłem i wszystkie produkty, które będę kupował, to będę kupował bezpośrednio w Niderlandach na DJI.com. I kolejna sprawa, którą zrobiłem, to wydrukowałem po prostu tą etykietę, a następnie spakowałem dronę do pudełka. Co do pudełka włożyłem? Włożyłem tylko i wyłącznie drona. Można wysyłać nawet bez baterii i bez propelerów. Nie trzeba wysyłać kontrolera, nie trzeba wysyłać żadnych dokumentów. Praktycznie wszystko wiedzą, dlatego że ta etykieta wiele im mówi, mówi im właściwie wszystko. Odsyłam Miniego dwójkę do serwisu. Ma awaria jemu. Dostałem etykiety zwrotne, mogę odesłać do Niemiec tego drona. Postanowiłem odesłać go samego z baterią, ale bez śmigieł i bez. Bo śmigła mam nowe, a czasami jest tak, że odsyłają egzemplarz, który ma śmigła takie sobie, więc zostawiłem śmigła. Karta pamięci wyciągnięta, także będziemy dzisiaj go wysyłać. I tak spakowanego miniacza zawiozłem do punktu przyjmowania przesyłek UPS. I tu jeszcze taka uwaga techniczna, jak już macie numer waszej sprawy, tak zwany case, czyli CAS na początku, jest to ten numer, można sprawdzić sobie na stronie, jaki jest status. Oczywiście oni też informują mailami na bieżąco, ale może się okazać, że mamy skrzynkę tak ustawioną, że trafiają te maile do spamu, więc można przejść do Repair Progress i Services i tam swój wkleić numer tej sprawy. A następnie tutaj jest też kod weryfikacyjny, sprawdzić jak ta naprawa przebiega. Czyli jeżeli coś się zmieni, status sprawy, w tym miejscu powinniśmy mieć zarejestrowaną taką zmianę. I jak widzicie, mamy tutaj pełną ścieżkę postępowania na tej stronie, czyli case accepted, zaakceptowano mój przypadek 10 grudnia, następnie otrzymano 29 grudnia i wysłano do mnie produkt po wymianie IMU 31 grudnia. Pamiętam, że dostałem też w międzyczasie informację, że właśnie IMU zostało wymienione i że ta wymiana przebiegła bezpłatnie. Tutaj jest jeszcze taka uwaga techniczna. Czasami te przesyłki są nie przesyłane UPS-em, ale na przykład DHL-em. Czasami są przesyłane też za pośrednictwem Poczty Polskiej na Deutsche Post, jeżeli wysyłamy do Niemiec, więc to zależy. Ale w niektórych przypadkach jest to właśnie DHL, w niektórych przypadkach UPS, w niektórych Poczta Polska. Ta etykieta na to wskazuje. Ja wysyłałem ostatnio dwa miniacze. Jeden wysyłałem UPS-em, a drugi za pośrednictwem Poczty Polskiej i dalej przekazano Poczcie Niemieckiej. I jeden z przypadków był naprawiany w Niderlandach w serwisie. Ten przypadek Care Refresh, czyli na tej gwarancji dodatkowej, rozszerzonej, a na tej zwykłej gwarancji produktowej był naprawiany produkt w Niemczech. Także podsumowując, sprawa jest łatwiejsza niż się wydaje. Mamy możliwość podglądu też w status przesyłek. Możemy zapytać za każdym razem. Trzeba pamiętać ten numer naszej sprawy, czyli ten case CAS. I na tym to właściwie polega. Nie ma tutaj specjalnych komplikacji. Krok po kroku przechodzimy sobie tą procedurę i przyjeżdża do nas paczka. Dron przyjechał, wrócił z serwisu. Za chwilę sobie go otworzymy i to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że on był pomocny. Tu mamy nasze kwity, jeżeli chodzi o całą sprawę, case information i tak dalej. Dron wrócił. Zaraz sprawdzimy jeszcze jedną rzecz. Jaki jest numer produktu, bo mam wrażenie, że ten dron wrócił jako nowy. Tak, przynajmniej tak wygląda, że to jest inny dron. Dlatego, że widać, że naklejki są na nim. Ja też nie wysyłałem śmigieł. Słuchajcie, zgadza się, sprawdziłem teraz, jest inny numer, jeżeli chodzi o numer produktu i numer na pudełku. Z tego wynika, że oni przesyłają po prostu całkiem nowego drona i trzeba go aktywować od początku.
Słuchajcie, i to cała historia, jeżeli chodzi o naprawę gwarancyjną mojego miniacza dwójki. Mam nadzieję, że była pomocna i że wielu z Wam... Mam nadzieję, że ta historia była pomocna i że wielu z Was skorzysta na tych doświadczeniach. Prosta sprawa i proste kroki. Pamiętajcie o tym, że nie trzeba wysyłać całego kompletu do DJI. Oni zwykle mają też akumulatory, mają propelery, jeżeli chcą polatać, mają właściwie wszystkie części. Wystarczy tylko wysłać ten element, czy ten element systemu, który uległ awarii, czyli nie wysyłamy kontrolera, nie musimy wysyłać akumulatorów. W moim przypadku nie wysyłałem nawet śmigieł, ani tych wkrętów, które trzymają śmigła, a wrócił całkiem nowy dron. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie wszystkich. Oczywiście jak dotrwaliście do końca, mam nadzieję, że dotrwaliście tutaj do końca, to prośba o łapkę, subskrypcję, a ja mam dla Was w prezencie, jak zwykle, ten warsztat swój darmowy Filmujemy Dronem, który stanowi zapis webinaru naszego dotyczącego filmowania. Zachęcam Was do bezpłatnego pobrania i korzystania z tego warsztatu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! We'll be right back.